Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Falerystycznym. Nazywam się Szymon Gornowicz i mam dzisiaj po raz kolejny przyjemność zaprezentowania Państwu mojej kolekcji odznaczeń. Dzisiaj pomówimy sobie po raz kolejny o Krzyżu Żelaznym, ale właściwie nie tylko Krzyżu Żelaznym, ale w aspekcie mocowania tegoż odznaczenia na mundurze. W tym wypadku mundurze polowym Wehrmachtu. Mundury polowe były robione ze specjalnego sukna. Były grubsze, przez co były cieplejsze. Charakterystyczny galon karmazynowy, kolor generalski. Charakterystyczna kieszeń, już znana w mundurach Republiki Weimarskiej, jednakże ostateczny projekt został też poprawiony później przez słynnego dyktatora mody Hugo Bossa. Wspaniale. To może zaczniemy, jak zwykle, tradycyjnie, od Krzyża Żelaznego. Prezentowałem go już Państwu wcześniej, w pierwszych częściach. Staram się specjalnie dla Państwa wydobyć jak największą jakość i dać jak najlepsze oświetlenie, tak aby można było w pełni docenić kunszt, estetykę tychże odznaczeń. Krzyż żelazny pierwszej klasy. Według regulaminu mocowane były na paskach kieszeni, w tym miejscu. Niemcy tworzyli nawet takie pętelki. Czasami są widoczne nawet na starych zdjęciach, kiedy nie nosi się odznaczeń. Charakterystyczne pętelki. W tym wypadku mamy tylko miejsce na dwa odznaczenia. Tym razem zaprezentuję Państwu mundur, na którym jest ich więcej, ale w tym wypadku celów prezentacji pokażę Państwu, jak powinno się nosić te oznaczenia. W tym miejscu, jeżeli kawaler Krzyża Żelaznego chciał nosić tylko krzyż żelazny, nosił go właśnie zapiętego w ten sposób. U dołu paska, u dołu kieszeni lewej. Z naszej strony jest to prawa kieszeń, ale dla nosiciela oznaczenia jest to kieszeń lewa. Zapinał go po prostu na zapięcie, na widoczne tutaj pętelki. Jeżeli w II wojnie światowej zasłużył po raz kolejny na krzyż żelazny, nie dostawał krzyża żelaznego, tylko otrzymał tak zwane Wiederholungsspange, czyli na polskie oznaczenie okucie za ponowne nadanie. Tak ono wygląda. Jest to niekwestionowany oryginał z biciem L12. Zamocowywane ono było nad krzyżem żelaznym pierwszej klasy. Tak też było noszone. Taki właśnie sposób. Regulamin mówił, regulamin noszenia odznaczeń, że nawet w tym wypadku ważne było przestrzegać pewnej hierarchii odznaczeń i zakładać je w określonej wysokości na mundurze. Tak na przykład mamy tutaj odznakę za rany, złotą, pięknie wykonaną, z II wojny światowej, bardzo rzadkiego wytwórcy, kod 127, jest to wiedeński wytwórca, będziemy jeszcze o tym szerzej mówić w następnych prezentacjach. Piękne zapięcie, piękne wykonanie, dobry stan zachowania. Odznaka złota, oznaczało to, że osoba, która nosiła tę odznakę, musiała być co najmniej 5 razy ranna w boju, w wyniku walki, lub odnieść trwałe kalectwo w postaci oślepienia, utraty słuchu, utraty nogi bądź ręki. Taka odznaka była nadawana. Była jeszcze srebrna za 3 odniesione rany w 3 różnych bojach i odznaka czarna za
odniesione raz lub dwa razy rany w bojach frontowych. Taką odznakę regulamin określa, żeby nosić poniżej krzyża żelaznego. Tak? Więc albo można było go zupełnie zapiąć nawet pod samą kieszenią, ale najczęściej był noszony do środka, po stronie naszej lewej. Poniżej krzyża żelaznego. Nie praktykowano takiej sytuacji, gdzie on był powyżej. Regulacja mówiła, że powinien być noszony poniżej według hierarchii ważności. Mógł być zapięty tu lub tu. Jeżeli żołnierz miał takie życzenie, mógł nosić samą odznakę. Nie było obowiązku noszenia wszystkich odznaczeń. Jeżeli posiadał tak zwaną odznakę szturmową, to jest odznaka szturmowa ogólna, nadawana wszystkim formacjom, które nie należały do piechoty, więc wszystkim formacjom pomocniczym, które akurat brały udział w starciu, w walce, na przykład kucharzom, administracji, poczcie, łączności, wszystkim tym formacjom tyłowym, które akurat no, w wyniku okoliczności bitewnych, frontowych były zmuszone do podjęcia ataku, dostały taki rozkaz i właśnie tego typu odznaka Allgemeine Sturmabzeichen była właśnie nadawana za udział w dwóch, trzech różnych bitwach, w dwóch, trzech różnych dniach. Stanowienie tej odznaki wynikało z no, konieczności ustanawiania kolejnych nowych odznaczeń ze względu na to, że eskalacja wojenna jednak wymaga wyróżniania żołnierzy w różny sposób. Nie można było poprzestać tylko na samych krzyżach żelaznych. Potem prowadzono kolejne klasy. Żołnierze, weterani, którzy mieli wiele większe zasługi, wiele więcej bitew przebytych, uzyskiwali tutaj odznakę z cyfrą u dołu. 25, 50, 75, 100, potem 150 i zdaje się 200 była najwyższa. Nie wiem, czy była nadana, ale chyba istniała też taka, chociaż nie ma pewności. Wiem, że oficjalnie wyróżniono co najmniej 4 klasy, 4 czy 5 klas tego odznaczenia. Tak wygląda rewers. Orzeł Wehrmachtu. Wspominaliśmy o nim przy okazji laski marszałkowskiej. I taką znakę także zamieszczano poniżej krzyża żelaznego, tak jak mówił regulamin. W sumie nieco wyżej od w konfiguracji z odznaczeniem za rany. Prawda? Można było ją umieścić pod samym krzyżem żelaznym. Ale najczęściej umieszczano ją po prostu na boku. No, w wypadku generała raczej nie było mowy o tego typu odznaczeniu. Rommel posiadał typową odznakę frontową piechoty. To jest odznaka piechoty. Z karabinem. W ogóle jej tradycja też wiąże się z odznakami nadawanymi jeszcze w Prusach. Wieniec liści dębowych, orzeł Herr, Wehrmachtu i Mauser, bagnetem. Typowy symbol, klasyczny symbol niemieckiej piechoty. Niekwestionowany oryginał. Nadawany za udział w dwóch, trzech różnych bitwach, starciach. W taki sposób były noszone. Niezwykłą rzadkością było noszenie krzyża żelaznego drugiej klasy. Mam tutaj przed Państwem oto przepiękny egzemplarz z długą wstążką. Proszę zwrócić uwagę. Niezwykle eleganckie wykonanie. Srebrna ramka przypomina nawet nieco szinkla, ponieważ jest jakby węższy w środku, ale uważam, że nie jest to szinkl, tylko jest to po prostu charakterystyka tego wytwórcy. Notabene nie ma bicia ten krzyż, więc prawdopodobnie był zrobiony na zamówienie. Zamówienie prywatne, niekwestionowany oryginał, stan doskonały. Mógłby służyć za
ekwiwalent krzyża harcerskiego, tak zwany Feldkreuz. Czasami zdarzało się, proszę Państwa, że żeby ochronić krzyż rycerski, o którym też będziemy mówili w następnych prezentacjach, noszono krzyż żelazny drugiej klasy u szyi, nazywający tak zwanym Feldkreuzem, krzyżem polowym. Żeby oszczędzić ten rycerski, ten właściwy i właśnie noszono tą drugą klasę. Niezmiernie rzadko, chociaż regulamin to określał, właśnie noszono krzyż żelazny wstążką przeciągniętą przez drugi guzik od góry. Tak mówił regulamin. Na wysokości orła, który jest po naszej lewej stronie, po prawej stronie żołnierza. Przeciągało się z tasiemkę przez dziurkę od guzika tędy i w taki sposób noszono krzyż żelazny. Ale jest to naprawdę rzadkość. Bardzo niewiele zdjęć to pokazuje, żeby noszono właśnie w ten sposób krzyże żelazne. Z tego tytułu, że on zwyczajnie temu żołnierzowi dyndał i nie było to praktyczne. Noszono po prostu samą wstążkę, chociaż trzeba przyznać, że wygląda dosyć efektownie. Kiedyś widziałem zdjęcie spadochroniarza w pewnym ekwipunku spadochronowym z krzyżem żelaznym pierwszej klasy, z tak przyczepionym krzyżem drugiej klasy i jeszcze krzyżem rycerskim. No niesamowite, kombinezon spadochronowy, gdzie no, praktycznie człowiek może się w każdej chwili o coś zacząć podczas zrzutu. A ten człowiek miał trzy krzyże żelazne. No, wyglądało to dosyć groteskowo. Trzy krzyże żelazne na jednym mundurze to już troszeczkę jednak przesada. Tak to właśnie wygląda w praktyce. Do tego baretki, które też omawiam w moich prezentacjach, noszone zawsze nad lewą kieszenią. W tym wypadku właśnie, tak jak mówiłem, zapięcie szerokie, czyli można normalnie wpiąć mundur, tu nie ma pętelek. Natomiast zaprezentuję Państwu w przyszłych prezentacjach, kolejnej prezentacji, mundur z pętelkami na baretki, jak się je właśnie mocuje. Aż będziemy o tym szerzej mówić. Dziękuję Państwu bardzo, to byłoby na tyle. Nazywam się Szymon Gornowicz, dziękuję za oglądanie mojego kanału i do zobaczenia w następnych prezentacjach.